Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mistrz Fida Antoni Szustakowski i dzisiejszym nagraniem rozpoczynamy nową serię na naszym kanale pod tytułem Jak pokonać arcymistrza, w której zaprezentujemy partie niżej notowanych zawodników, którzy wygrywają z arcymistrzami. Jeżeli ta seria Wam się spodoba i chcielibyście zobaczyć kolejne części, to dajcie nam znać komentarzami i łapkami w górę. Jeżeli zbierze się, powiedzmy, 100 polubień pod tym nagraniem, no to zrealizujemy z pewnością kolejne nagranie w miarę szybko. Dzisiejszą partię rozgrywałem białym kolorem z arcymistrzem Krzysztofem Bulskim i ta partia jest dla mnie dosyć szczególna, ponieważ jest to moje pierwsze zwycięstwo z arcymistrzem w partii klasycznej. Dodatkowo rozgrywałem to na swoim turnieju życia, czyli tegorocznej Ekstralidze, także myślę, że możemy spokojnie przejść do partii. Otworzyłem d4, nastąpiło skoczek f6, c4, e6 i postanowiłem wejść w obronę Niemcowicza powstającą po skoczek c3, goniec b4. Tym związaniem czarne uniemożliwiają ruch e4 na ten moment, także gram ruch f3. Pionek kontroluje pole e4, dzięki czemu już w następnym posunięciu będę w stanie zagrać ruch e4 ze zdobyciem przestrzeni w centrum. I teraz nastąpiło d5. Pionek kontroluje centralne pola e4 i d4, dzięki czemu uniemożliwia mój ruch e4. Inną możliwością w tej pozycji jest zagranie ruchu c5 z ideą wykorzystania osłabień po przekątnej g1 na 7, ale to jest zupełnie inna historia i zbyt dużo czasu byśmy poświęcili, analizując teorię tego wariantu. Nastąpiło d5 i teraz pozbywam się tego związania po przekątnej e1 na 5. Gram ruch a3, wyganiam gońca, czarne biją, odbijam, no i mam niby zdublowane pionki, ale w zamian za to uzyskałem parę gońców. I pionek c3 wzmacnia moje centrum, broniąc pionka d4, także w miarę korzystna wymiana dla mnie. No i w partii nastąpił ruch b6 z ideą otworzenia gońca. Goniec wyjdzie na a6 lub na b7 w następnym ruchu. Głównym posunięciem w tym momencie jest ruch d5, po którym napięcie w centrum jest dosyć znaczne. Cztery pionki siebie atakują. I dlatego białe zdejmują napięcie ruchem CD. I teraz są dwie opcje. Po skoczek D5. Skoczek wychodzi na centralną pozycję, atakuje pionka C3. Białe troszkę pazernie biją pionka na C5. No ale w zamian mają strasznie rozbitą strukturę. Na skrzydle hetmańskim. Czarne grają hetmana 5. Hetman atakuje dwa słabe pionki. Białe grają E4 z atakiem na skoczka. I gra jest dosyć skomplikowana. Czarne udowodniły, że mają rekompensatę, ale nie wszystko jest jeszcze takie oczywiste. Czarnymi troszkę mniej przyjemnie gra się tego typu pozycje. No i drugą możliwością jest odbicie w tym momencie pionkiem na d5. I główna pozycja, jaka powstaje w tym wariancie, ona będzie bardzo przypominała partię. Następuje e3. Tutaj wzmacniamy centrum. Otwieramy gońca. B6, goniec wychodzi na A6 lub na B7, tak jak już wcześniej mówiłem. Goniec D3, roszada, skoczek E2, goniec A6, obie strony się rozwijają, wszystko wygląda bardzo naturalnie. Następuje roszada, goniec D3, hetman D3, wieża E8, wieża po linii E powstrzymuje ruch E4, skoczek G3, skoczek wzmacnia pola, następuje skoczek c6, goniec b2 i to jest taka główna pozycja w tym wariancie. Białe będą chciały zagrać sobie wieżę e1, zagrać e4, potem ewentualnie e5 i uzyskać przewagę w centrum. Czarne być może mają drogę do równej gry, ale w praktycznej partii nie jest to takie łatwe. W blicu zdobywał na tym bardzo dużo punktów. Ale w partii nastąpiło b6. Stwierdziłem, że to nie ma różnicy, czy najpierw B6, czy najpierw C5, także zareagowałem tak jak w głównym wariancie, CD, ED, E3 i teraz nastąpił ruch, który mnie troszkę zaskoczył.
ale jest on ideowy. Nastąpił Hetman D7. Wydaje się troszkę ten ruch bez sensu, no bo Hetman staje na drodze gońcowi i go blokuje. Ale idea jest taka, że czarne chciałyby zagrać ruch goniec A6. Ale w tym momencie goniec A6, jak można łatwo zauważyć, nie jest dobry. Następuje goniec A6, skoczek A6, hetman A4 i czarne muszą się pożegnać ze skoczkiem, jest szach, skoczek jest podbiciem. Także hetman D7 kontroluje pole A4, dzięki czemu goniec A6 będzie możliwe w następnym posunięciu. Roszada byłaby przestawieniem posunięć do tej głównej pozycji, o której mówiłem przed chwilą. Nastąpiło hetman D7, goniec D3. Rozwijam się tak jak w głównej linii, nie mam chyba za bardzo alternatyw. Goniec A6, czarne wymieniają tego białopolowego gońca, który jest zazwyczaj słaby w tej pozycji, ponieważ pionek na D5 jest kolor gońca, więc goniec na B7 stałby pasywnie, strzelałby po prostu we własnego pionka. Goniec A6, skoczek E2, goniec D3, hetman D3. Roszada, roszada. I w tym momencie czarne nie zagrały typowo, bo typowym posunięciem do tego wariantu byłoby C5 z naciskiem na centrum. Ale w tym momencie nie ma, jeżeli porównamy to do głównej pozycji, to nie ma wieży na E8, która by po linii E kontrolowała i powstrzymałaby ruch E4, także mogę sobie zagrać E4 na przykład, bez żadnej kary tak naprawdę. Czarne nie mogą na to zareagować, nie mogły tego powstrzymać, następuje, czarne się rozwijają, dalej skoczek C6. Przekona dla mojego gońca się otworzyła, także następuje goniec G5, C4. Czarne zamykają centrum, struktura tutaj się ustabilizowała. Nie ma żadnego napięcia, hetman odchodzi i czarne nie chcą pozwolić na ruch goniec BF6, bo zmuszone byłyby do odbicia. Także następuje skoczek E8 i skoczek zmierza gdzieś na D6 na przykład. O, czarne stoją troszkę gorzej może, bo białe mają tutaj solidną formację w centrum, ale nie ma takiej tragedii. Ale w partii nastąpił ciekawy ruch skoczek C6. Idea jest taka, żeby tego skoczka gdzieś na A5, przez A5 na C4 lub B3 ustawić. A pozostawienie pionka na C7 ma taki plus, że pionek z C7 kontroluje pole D6, co będzie ważne w późniejszej części partii, myślę, i zapamiętajcie to, bo za parę minut to będzie bardzo istotne. I zagrałem dosyć typowo, ruch E4, tak jak się gra w tym wariancie. Chcę rozwinąć gońca, chcę sobie pchnąć w centrum. I wydaje się, że wszystko, że to tak się powinno grać. Ale w tej konkretnej pozycji troszkę lepsze było chyba jednak zagrać ruch C4. Teraz widać, grozi CD i jeżeli czarne będą zmuszone do odbicia i wtedy zagram E4, jeżeli zagram sobie jakiś ruch, wieża D8, CD, na przykład skoczek D5, E4, no i wtedy ta falanga kontroluje sporo pól, ogranicza skutecznie przestrzeń czarnym figurom. Także należy tutaj odbić na C4, hetman C4, teraz hetman jest troszkę wyeksponowany. Następuje skoczek A5 z atakiem na hetmana, hetman odchodzi i czarne grają C5, żeby walczyć z tym pionkiem na D4. No ale to ma swój minus, bo mogę po prostu zbić i po biciu gramy 4. Nadal mam silną formację w centrum i pionek C5 jest troszkę odstały. Nie ma żadnego pionka, który go broni, ale z drugiej strony nie ma też żadnego pionka, który by go zatrzymał, także czarne idą tym pionkiem, następuje goniec E3. No i pozycja jest przyjemniejsza dla białych. Ta słabość pionka C4 jednak okaże się ważniejsza w późniejszej walce. Ale w partii nastąpiło E4. Nastąpiło skoczek A5. I w tym momencie zagrałem skoczek G3, wzmacniający centrum.
i skoczek może gdzieś w przyszłości pójdzie na F5, no tylko pozwoliłem na widełki po skoczku B3. Także można się zastanowić, czy nie lepiej było zagrać goniec G5 w tym momencie. Z groźbą bicia na F6 wyprowadzam gońca. Wydaje się, że jest wszystko w porządku, ale czarne mogą sobie pozwolić na przykład na spokojne odejście skoczek E8, następnym posunięciu F6 i skoczek znajdzie dla siebie pole na D6. Więc pozornie wydaje się, że skoczek na E8 nie stoi najlepiej, no bo na ostatniej linii, ale ma dla siebie wystarczające perspektywy. Dlatego zagrałem skoczek G3, skoczek B3. Mój przeciwnik pozbywa się mojego gońca. Wieża B1, bicie, bicie. I w tym momencie taki ruch, którego zupełnie nie przewidziałem, nastąpiło król H8. Jest to dosyć logiczne, bo jakby się zastanowić, to teraz skoczek ma pole na G8 po odejściu i na E7. Jeżeli białe chciałyby gdzieś zagrać w tym momencie E5, no a jak zagram król H8, no to skoczek po przykładowym E5, skoczek G8, trzeba grać F4 w tym momencie. Warto zauważyć, o czym mówiłem parę minut temu, jeżeli teraz nastąpi skoczek F5, to pionek na C7 broni pola D6, także skoczek niestety nie może tu wejść i nie ma dla siebie takich perspektyw, bo przy pionku na C5, no to widać, że skoczek by, jeżeli by tak stało, no to skoczek by wszedł na D6 w następnym posunięciu i byłoby, białe byłyby dużo lepsze. Ale z pionkiem na C7 niestety nie jest to możliwe i jedynym planem w tej pozycji dla białych jest pchnięcie pionka F najdalej jak mogą z ideą wykreowania jakiejś gry przeciwko królowi. I teraz jeżeli zagrałbym F5, byłoby już bardzo blisko ogromnej przewagi, no ale niestety czarne mają ruch F5 same w zapasie i pozycja jest bardzo zablokowana. Mój łańcuch przeciwko jest blokowany przez czarne pionki. Jeszcze może zostać wzmocniony przez skoczka. Także nie będzie łatwo się przebić w tej pozycji. Po EF czarny skoczek wraca i wszystkie czarne figury wkraczają do gry. Także w tym momencie szukałem jakiegoś innego planu, alternatywy dla typowego E5 i wydawało mi się, że znalazłem coś, co daje mi rozsądną przewagę. Zagrałem C4, teraz mam trzy pionki na czwartej linii, centralne. Czego chcieć więcej tak naprawdę? No i w moich kalkulacjach zastanawiałem się, że czy DC jest dobre, ale po DC mogę odbić wieżą na C4, drugą wieżę na C1 i skierować swoją grę przeciwko pionkowi C7, także tak grać nie można. No a jeżeli czarne zagrają C6, żeby wzmocnić swojego centralnego pionka, następuje bicie E5, skoczek G8, skoczek F5 i teraz widać te różnice. Po wymianie pionków C skoczek wskakuje na D6, gdzie będzie kontrolował cały obóz przeciwnika. Także na to nie można było sobie pozwolić, więc mój przeciwnik odpowiedział bardzo dobrze. Nie doceniłem tej opcji. Zagrał ruch DE. I wydawało mi się, że po FE no, stoi świetnie. Mam trzy centralne pionki. Będę mógł je dalej jakoś pchać. D5, E5 może w przyszłości. Uzyskałem dodatkowo otwartą linię dla swojej wieży. Więc co może pójść nie tak, tak naprawdę? Ale się okazuje, że pionek na D4 stracił swoje oparcie. I nie może, teraz nie można cofnąć żadnego pionka, żeby go obronić. Także czarne mogą to wykorzystać ruchem C5. Już grozi bicie na D4, dwie figury atakują, jedna broni. Także trzeba pchnąć. I wydaje się, okej, no mam wolniaka, więc powinno być wszystko w porządku. Zaraz zagram sobie E5. No ale czarne mają ruch skoczek G4. I skoczek zmierza na pole E5. I po przykładowym, powiedzmy, zagram H3, wygonię tego skoczka, skoczek E5, hetman C3, F6.
Teraz skoczek na E5 jest nie do ruszenia, kontroluje bardzo dużo centralnych pól. Nie ma żadnego pionka ani po linii D, ani po linii F, żeby go wygonić, także czarne wyrównałyby grę w tym momencie, bo nie mam przebicia w tym momencie. Skoczek na F5 za wiele mi nie daje, jeżeli bym zagrał. G7, na G7 nic... Przeciwko temu punktowi nie mogę nic zdziałać, także pewnie partia zakończyłaby się remisem w tym momencie. No ale czarne troszkę pomieszały kolejność posunięć. Zagrały najpierw skoczek G4 z ideą taką, żeby skoczka na E5 wstawić. No bo jak widać jest pionek D4 jest związany z hetmanem. Także po skoczku E5 nie będzie można go zbić. No ale mogę to wykorzystać, że jeszcze mój pionek D4 kontroluje to pole. I mogłem zagrać H3, wyganiając tego skoczka. W partii nastąpiło wieża F5. Te dosyć kreatywne podejście, żeby wieżę ustawić przed pionkami i zatrzymać ruch C5. No ale ruch H3 był dużo, dużo silniejszy. Skoczek musi odejść. Na E5 jest najnaturalniejsze, zgodne z planem. Teraz DE zagrać nie można, bo hetman bije D3. Muszę odejść. No ale teraz skoczek też musi odejść, jest pod atakiem. I po skoczku G6 gram ruch C5. Przeciwdziałam ruchowi C5 ze strony przeciwnika i uzyskuję stabilną formację w centrum. W partii nastąpiło wieża F5 i wydaje się, że jest to dosyć rozsądne podejście, wieża aktywnie na piątej linii, no ale jak się troszkę bliżej przyjrzeć tej pozycji, to wieża nie ma za dużo pól. W partii nastąpiło wieża AD8 z dublowaniem po linii D. Czarne już groziły zbiciem na D4, no ale można było zagrać G6 z atakiem na wieżę. Jeżeli zagram wieża D5, wieża przed pionki, hetman jest podbiciem, trzeba odejść i nagle się okazuje, że na pole A5 wieża odejść nie może, na C5 też nie, na E5, na F5, na G5 i na H5 też nie. Jedyne pole, jakie ma w tym momencie, to na B5. I w związku z tym, jeżeli zagram jakikolwiek ruch, powiedzmy wieża D1, to po C6 wieża nie ma odejścia. Tu pionki bronią, tu też broni pionek, tu broni skoczek, tu broni hetman, tak żebym stracił jakość. Więc w tym momencie należy zagrać jakiś ruch w stylu E5, żeby po C6 zagrać wieża D6. Teraz wieża jest broniona, no i gra jest dosyć skomplikowana. Nie wiadomo, która strona w tym momencie jest lepsza. Ale w partii nastąpiło wieża D8. Troszkę wymusza to mój ruch wieża D5. Nie, w partii nie nastąpiło wieża D5. Bo mam wtrącenie. Zagrałem H3. No i skoczek jest podbiciem. Wrócić na F6 nie bardzo się chce, tam skąd się przyszło, także skoczek idzie na H6, atakuje wieżę. Wszystko bardzo naturalne. Wieża D5 z atakiem na dwie ciężkie figury. Hetman E7. Stwierdziłem, że moja wieża na C1 nie robi za dużo, także przerzucę ją na półotwartą linię. Wieża F1. Wszystko jest w miarę sensowne. No teraz czarne zdecydowały, że swoją wieżę ustawią przed pionkami. Wieża D6, gdzieś wieża pójdzie albo na F6, albo może na G6 nawet w przyszłości. Także w tym momencie się zastanowiłem, że wieża na D5 w sumie to spełniła swoją rolę. Powstrzymała ruch C5, to można ją przerzucić na H5. I wieża na H5 stoi bardzo sprytnie. Atakuje po linii H. Jeżeli zabrać by skoczka, a otworzyć hetmana, no to na H7 byłby już mat. Także gdzieś czarne będą musiały uważać na ten motyw w przyszłości. I nastąpiło w partii wieża F6. Czarne mają troszeczkę mniej przestrzeni, także decydują się wymieniać figury, bo dzięki temu będzie im łatwiej grać. Im mniej figur na mniejszej przestrzeni, tym przewaga strony, która ma przewagę przestrzeni,
jest mniejsza. Brzmi to troszkę jak masło maślane, ale często ta zasada jest wykorzystywana w szachach. I właśnie troszkę zaślepiony tą zasadą stwierdziłem, że nie wymieniam wież, zagram wieża E1, ale właśnie być może troszkę lepsze było zbić na F6. I po hetman F6 decydują konkrety. Gram E5 z atakiem na hetmana, hetman odchodzi. I po hetman F3 mam solidne centrum, które się troszkę przesunęło. Gdzieś może drugiego pionka pchnę na D5. A czarne figury stoją, myślę, wieża na F8 nie ma. Na razie stoi pasywnie, hetman na G6 też dziwnie, koń na H6 to już w ogóle. Na F5 nie pójdzie, na G4 też nie. Trzeba go cofać gdzieś na G8, ale to tak. To zajmie za dużo czasu, także tak być może było zagrać troszkę lepiej. Nastąpiło wieża E1 i wieża D8 teraz. Czarne umieszczają swoją drugą wieżę na aktywniejszej pozycji. Jest to w miarę naturalne. I teraz zdecydowałem się zagrać E5. Z atakiem na wieżę. I trzeba coś z tą wieżą zrobić. W tym momencie mój przeciwnik zagrał decydujący błąd, przegrywający ruch. Wieża F4. Nie wygląda w tym momencie zupełnie, że ten ruch przegrywa, ale jak się zaraz okaże, to było kluczowe w tej partii. Lepiej było zagrać wieżę G6 z ideą wymiany wież po wieża G5, ale nadal po jakimś ruchu typu wieża E4 mam stabilną przewagę, wszystkie moje figury są scentralizowane, a czarne nie mają aktywnej kontrgry. Nastąpiło wieża F4 z ideą ustawienia wieży na H4 i z wymianą mojej białej wieży na H5. No, jak widać, wieża ani na G5, ani na F5 odejść nie może, także po wieża H4 byłaby wymieniona. Dodatkowo czarne wieże atakują mojego pionka na D4. Także wydaje się, że czarne radzą sobie całkiem ok, ale mam silny ruch w zanadrzu wieża E4. I w sumie wydaje się to troszkę sprzeczne z tą zasadą, o której mówiłem, no bo sam idę na wymianę, mimo że mam więcej przestrzeni. No ale jednak nie trzeba ślepo patrzeć na zasady, w tym wypadku decydują konkrety. Teraz, jak warto zauważyć, czarna wieża nie ma gdzie odejść, także następuje bicie i dopiero w tym momencie ukazany jest prawdziwy sens tej mojej gry. Następuje skoczek bije 4. I teraz skoczek z G3 poszedł na E4 i w następnym posunięciu idzie na G5. Otwieram mojego hetmana i skoczek na G5 też atakuje na H7. Także to już będzie groził mat. I okazuje się, że czarne nie mają obrony. Bo jeżeli wykonam jakiś ruch, powiedzmy taki pseudoaktywny, hetman D7 z atakiem na D4, najpierw gram D5 i czarne, powiedzmy, grają hetman E8, gdzieś tam na E5 patrzą, no to ukazuje się też prawdziwa groźba białych, wieża bije H6. Czarne odbijają i po skoczek F6, no można się poddać. Zarówno hetman, jak i skoczek na H7 atakują. Jedyną obroną przed natychmiastowym matem jest hetman G8, ale to po prostu oddanie hetmana. Także jedynym posunięciem w tym momencie zagranym w partii było hetman F8. Idea jest taka, że teraz po wieża bije H6, GH, skoczek F6. Czarne mają ruch hetman G7. I bronią na H7 i zostały z przewagą jakości. No ale teraz mój skoczek zmierza na G5. Znowu grozi mat. Także czarne się bronią poprzez hetman G8.
jak warto zauważyć, nie można przesłonić tej przekątnej, ponieważ następuje wieża bije h6, hetman h6, skoczek f7 z pięknym uderzeniem na króla, skoczka i wieża, no i na króla, hetmana i wieża, no i wezmę hetmana w następnym posunięciu. Nastąpiło hetman g8, no i skoro sytuacja na skrzydle królewskim się już w miarę ustabilizowała, nie mam za bardzo przebicia w tym momencie, no to kontynuuję swoją grę w centrum. Ruch d5. I okazuje się, że czarne no, nie mają figur, żeby bronić swojego centrum w tym momencie. Skoczek i hetman są przywiązane do punktu h7. Została tylko wieża na d8, a ja mam hetmana, który walczy z wieżą i dodatkowo dwa pionki. W partii nastąpiło wieża e8, żeby gdzieś po linii e jeszcze coś może zdziałać. No ale gram e6, wytwarzam wolnego pionka i dodatkowo atakuję punkt f7. Nastąpiło de, fe, wieża e7. Wieża tu broni na f7. I w tym momencie można było przeprowadzić całkiem przyjemną kombinację. Także jeżeli chcesz ją znaleźć, to zatrzymaj w tym momencie wideo. Ja jeszcze z 5 sekund odczekam. I już? Ok. Najlepszym posunięciem w tym momencie było wieża bije h6. Otwierające przekątną. Po giecha otwierające przekątną a1, h8. Teraz następuje szach na d4. Trzeba zagrać hetman g7, ponieważ po wieża g7 następuje skoczek f7. Jest szach. Jedynym posunięciem jest oddanie hetmana, ale po ef związanie nadal istnieje. I f8 w następnym posunięciu przyjdzie z matem. Hetman d4, hetman g7. Teraz następuje szach na d8. Trzeba się zasłonić. Hetman g8, znowu jeden ruch. Hetman bije e7. I wydaje się, że to po hg nie wszystko jest jeszcze takie oczywiste. No bo czarne odbiły figurę i nie mają nic mniej, także można by pomyśleć, że jeszcze jakoś żyją. Ale teraz najsilniejsze posunięcie. Hetman f6, kolejny szach, wyciągnięcie hetmana. Znowu trzeba się zasłonić hetmanem. Hetman d8. Hetman g8. Czarne operują na jedynych posunięciach. Także bardzo forsowna kombinacja. I e7. e8 w następnym posunięciu z hetmanem więcej u białych. Ale nie zauważyłem tej kombinacji. Zagrałem hetman d4. Z ustawieniem hetmana po długiej przekątnej. I ze związaniem pionka na g7 z królem, także grozi wieża bije h6 już w tym momencie. To znowu odwrócona kolejność, ale no można było zagrać forsownie, ale to nie wypuszcza mojej wygranej w tym momencie, nadal. Skoczek f5, czarne odchodzą spod tej groźby. Hetman e5, hetman w centrum ustawiam z atakiem na skoczka. Skoczek odchodzi i w tym momencie stwierdziłem, że najprostszą drogą do wygranej będzie zdobycie hetmana i pionka za skoczka i wieżę, no bo jak widać skoczek opuścił pole h6, także moje dwie figury atakują na h7 już bezpośrednio, także następuje wieża bije h7, hetman h7, skoczek h7, król h7, no i mam hetmana i pionka za skoczka i wieżę, także moja pozycja jest wygrana. Ale żeby jeszcze sobie troszkę uprościć zadanie, postanowiłem wytworzyć kolejne słabości w obozie przeciwnika. No bo widać, że tutaj struktura na skrzydle hetmańskim jest w miarę stabilna. Także gram ruch c5 z atakiem na skoczka i na pionka. I jeżeli skoczek odejdzie na b7, co byłoby bardzo, wydaje się, że to jest bardzo korzystne, bo na przykład po c6
zagrałbym skoczek c5, zagrałby czarny skoczek c5 i z atakiem na pionka e6, no ale po skoczku b7 na nieszczęście czarnego jest hetman e4 z atakiem na króla i na skoczka. Także ruch w partii był wymuszony, nastąpiło b bije c5 i po hetman c5 oddaje swojego wolnego pionka, ale w zamian za rozbicie kompletne struktury na skrzydle hetmańskim, także nastąpiło wieża e6 i hetman a7. Wolę zbić tego pionka, ponieważ dzięki temu uzyskuję wolniaka po linii A. I partia jest już tak naprawdę zakończona. Jeszcze nastąpiło parę posunięć. Wieża e1 szach. Król h2. Troszkę wydaje się, że naturalny jest król f2, ale gdzieś ten król po odejściu wieży będzie podchodził pod jakieś szachy. Także król na h2 stoi po prostu bezpiecznie, jest osłonięty swoimi pionkami. Wstąpiło wieża c1. Wieża obroniła na c7. Hetman e3 z atakiem na wieżę. Wieża c4. Hetman b3. Wspieram mojego pionka. Czarne już tak naprawdę nie mogą za wiele zrobić. W partii nastąpiło król g6. Kontynuuję marsz. Właściwie rozpoczynam marsz swojego pionka. Grozi a5, także czarne grają wieża c5, żeby jeszcze próbują jakoś powstrzymać tego pionka. Hetman b4 z atakiem na wieżę. Wieża c4, atak na hetmana. Hetman b1, jest szach, król musi odejść. Król f6, hetman a1, król e6, a5, pionek jest teraz już nie do zatrzymania. Skoczek b6 i nastąpiło a6. I mój przeciwnik w tym momencie się poddał, ponieważ grozi a7, a po ruchu skoczek a7 zagrałbym hetman g7. Grozi ruch hetman g8 z atakiem na króla i jak król odejdzie, wieża straci swoje życie. A dodatkowo hetman zmierza gdzieś na pole b8, żeby wygonić skoczka za 7 i pionek a triumfalnie zmierzy do pola przemiany. Także myślę, że bardzo ciekawa partia, można z niej wyprowadzić parę wniosków co do gry z arcymistrzami. No bo jeżeli spojrzymy od początku, to wybrałem taki debiut, w którym wiedziałem jak grać. I myślę, że to jest taka ważna wskazówka dla gry z arcymistrzami, że lepiej grać z nimi pozycje, w których się zna plany, ponieważ arcymistrzowie mają bardzo szeroką wiedzę szachową i ciężko ich zaskoczyć. Więc granie własnych pozycji albo takich, w których się dokładnie wie, o co chodzi, jest bardzo istotne. No i kolejnym takim wnioskiem jest to, że arcymistrzowie też popełniają błędy. I nawet w tej technicznej grze, tak jak w tej partii, popełniają błędy, nie grają idealnie, także nie ma sensu ich gloryfikować, nie można się bać. Także dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Jeżeli chcecie kolejną część serii Jak pokonać arcymistrza, no to 100 łapek w górę pamiętajcie i do zobaczenia.